Siemanko, z tej strony Kamek i witam was w grze Duel of Champions. Kiedyś w tą grę grałem sobie na live'ie, no i teraz postanowiłem sobie zagrać po prostu na YouTubie, pokazać wam ją, jeżeli w nią jeszcze nie graliście, chociaż pewnie w nią graliście, bo bardzo dużo się na niej zarabia na reflinkach, do 3 zł ponoć dochodzi za rejestrację, także pewnie już ci tacy więksi YouTuberzy dawno to zrobili. Ja tego nie robię, bo i tak nie będę grał dużo w tą grę. A dlaczego wam ją pokazuję? Z tego względu, że już niedługo będzie dostępna beta gry Hearthstone od Blizzarda, tak więc będzie sobie można pograć w taką karciankę za darmo. Tamta karcianka jest na streamach już oglądana u graczy amerykańskich, no i tam ludzie naprawdę oglądają, ja to też oglądam bardzo często, gra karciana jest jedna chyba z lepszych zrobiona, tak więc naprawdę fajnie się ogląda te streamy, jeżeli chcecie ją zobaczyć, to wpiszcie sobie Hearthstone. Na pewno gdzieś tam w Google wam się wyświetli, czekamy na beta wersji europejskiej, ja nie mogę się doczekać na live'ach, pewnie będę wrzucał, do was będę wrzucał, a gra sama w sobie wyjdzie chyba, kiedy ona wyjdzie? Chyba w grudniu dopiero, jako darmowa karcianka, także bardzo, bardzo fajnie, nie mogę się już doczekać tej gry. No a tymczasem gramy w Duels of Champions. No i o co w tej grze chodzi? Mamy tutaj takie zaklęcia, powiedzmy, które niszczą przeciwników. Mamy też czempiony, czyli stworzenia. No i można sobie je kłaść, następnie można atakować przeciwników. Mamy u góry też punkty, które każdy odpowiada. To jest mój poziom mocy, następnie poziom magii oraz poziom przeznaczenia. Mamy 2 punkty, możemy coś z tym zrobić. Pierw musimy zwiększyć poziom mocy, żeby móc wystawić, to jest wielki gryf, wystawiamy go sobie z przodu, on jest latający, więc może być w tylnym rzędzie oraz w przednim rzędzie. Wystawiam go do przodu, no bo z tyłu muszą być strzelcy, przynajmniej tak powinni być. No i czekamy teraz, co zrobi przeciwnik. On ma 20 życia i ja mam 19. W Hearthstone jest tak, że jeden przeciwnik ma 30, drugi ma 30. I jest to moim zdaniem lepiej zrobione, naprawdę graficznie fajnie to wygląda. Można tam sobie rozwalać coś na mapie, naprawdę fajnie bardzo to wygląda. Dobra, on nam teraz będzie niszczył, on ma takie coś, że odrzuca kartę i zadaje jeden punkt obrażeń mnie. Także bardzo fajna umiejętność bohatera, to są bohaterowie. Ja natomiast dodaję jeden punkt mocy i wrzucam kolejnego gryfa, lecz zrobię to o jedno miejsce dalej. Z tego względu, że jakby, powiedzmy, miał jakieś zaklęcie, które obok siebie by zadawało jakiś właśnie damage, no to wtedy mógłbym 2 stracić. A tak to mamy 2 stworzenia obok siebie, na razie dużo nam nie może zrobić. Jak widzi, sam zawsze odrzuca karty, może tym razem coś wrzuci. Nie, on będzie nas próbował tak wykończyć, no to ciekawe. Ciekawa taktyka. Ja teraz pójdę w moc, bo ponieważ mam tu bardzo, bardzo fajne umiejętności, a i tak do strzelca potrzebowałbym jeszcze 2 tury. Tutaj mamy do strzelca tego lepszego, potrzebowałbym 2 tury, a tak możemy sobie zaatakować raz i 2. Mogę też sobie odrzucić kartę i dobrać następną. Odrzucam kartę. Swobodny atak, to na razie się nie przyda, tym bardziej, że nie mam zbyt dużo strzelców. Dostaliśmy bardzo fajną postać magiczną, stworzenie magiczne. Za 3 punkty tylko masz 3 ataku, 2 kontry i 5 życia. Tak jak widzicie, tu przed chwilą właśnie pokazałem, to jest atak, kontra i życia. On chyba będzie mnie chciał tak wykończyć, no nie masz szans mnie tak wykończyć w ten sposób, więc ja sobie dodam kolejny punkt do magii. No i tym razem wystawiam stworzenie magiczne. No i atakuję go za raz, 3 i 5. Także zostało mu 9 życia, nie wiem co on chce zrobić. Zobaczymy zaraz, czy ma jakiś pomysł na mnie. Znowu będzie odrzucał kartę z ręki i próbował mnie zaatakować. No, jeżeli ktoś z was ma kod do Hearthstone'a, do wersji amerykańskiej, ja chętnie go przyjmę. Już 2 razy zostałem oskamowany na Facebooku, ponieważ pisałem, że wymienię się kody do gier za właśnie do Hearthstone'a, no i wysłałem kody do gier, a kody do Hearthstone'a nie dostałem. Dobra, on na razie możemy dodać w sumie zwiększyć jedną moc do łód szczęścia. Będziemy mieli kolejną kartę i trochę punktów, znowu kolejna karta i punkty. Dobra, wystawię sobie tego żołnierza,
Na razie nic więcej nie potrzebuje. Możemy sobie odrzucić jeden cyklon, bo i tak on stworzeń na razie nie wystawia. No i nie wiem, czy ja go nie skończę teraz czasem. Nie, jeszcze jeden punkt życia mu zostanie. No ale to już, jeżeli on teraz coś nie zrobi, nie wiem dlaczego tak w ogóle gra słabo. Jeżeli on teraz czegoś nie wykona dobrego, no to wygrywamy tą grę. A jeżeli wy będziecie chcieli dowiedzieć się więcej o tej grze lub zagrać w nią, to mogę wam reflinka dać. Tylko na razie nie dam wam tego reflinka, bo nie o to tu chodzi. Wygrywamy tą grę. Nie wiem dlaczego tak słabo grał. Odblokowano zwiadowca, nawet nie wiem za co to osiągnięcie. Mamy elo, takie coś jak jest w LoLu, czyli rating. Co tu mamy? Pieczęcie 200 i złoto. Za pieczęcie można otworzyć paczki. Ja sobie taką paczkę chyba otworzę teraz. Możemy kupić sobie. Tak więc jeżeli chcecie więcej materiałów z tej gry, ja to wrzucam tylko dlatego, że FIFA już się skończyła i po prostu czekamy te ile? 10 dni zostało? 11 do dema, także czekam. Co tu mamy? Jakiś pakiet Herald Pustki. Mamy 300. O, tutaj mamy jakiś pakiet Herald Pustki, pakiet Premium. Chyba taki sobie zakupimy. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Znowu jakiś pakiet można kupić. Dobra, ja sobie taki pakiet zakupię. Natychmiastowy zakup. No i mamy to gdzieś w taliach. Tutaj chyba będziemy mieli. Później możemy sobie oczywiście tworzyć talie i tak dalej. W Hearthstone to wygląda o wiele, wiele lepiej. Także naprawdę, jeżeli taka gra dojdzie, mamy jakieś trzy rzadkie karty. Zaraz zobaczymy, co tu mamy ciekawego. Trwa do następnej tury. Gracze nie mogą dobierać kart poza fazą zaopatrzenia. Czyli jeżeli ktoś ma jakąś dodatkową, a w ogóle nie będę omawiał. Jeżeli będziecie chcieli kolejny odcinek, to omówię wam karty i tak dalej. A to było na tyle. Dzięki za oglądanie. No i jeżeli podobała wam się ta gra, dajcie łapkę w górę i może w następnym odcinku dam wam reflinkę i będę kasę czepał. No dobra, trzymajcie się. Na razie.